Myślę, że jest to miejsce, które wprawdzie może na swój sposób przerazić, ale to miejsce jest bardzo ważne i myślę, że jest warte odwiedzenia. Areszt funkcjonował od stycznia 1945 roku do grudnia 1954 roku. W tym czasie przez ten areszt przeszło co najmniej 8 tysięcy ludzi. W tej grupie m.in. rotmistrz Witold Pilecki, generał Emil Fildorf-Mil, Zygmunt Szendziela-Szupaszka. Na parterze był tak zwany pokój przyjęć. Człowiekowi odbierano absolutnie wszystko, co miał przy sobie. Później polecenie: rozbieraj się do naga, zrób kilka pompek, przegląd wszelkich możliwych otworów w ciele ludzkim. W celach przetrzymywano 6, 8, 10, 12 ludzi. Zdarzało się, że i więcej. Wszelkie rysunki, napisy na ścianach osłonięte szkłem to są oryginały, czyli one powstały w tym czasie, kiedy ten areszt powstał.